Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, prawda, ja, Szybson Toast, prawda, tostownik, prawda, nie wiem, jakie tam są jeszcze przezwiska na mnie, ale witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson, no i co? I dzisiaj jesteśmy na Palionowie, ponieważ sytuacja jest, prawda, niekorzystna, z tego powodu, że nie ma Milki dalej, nie ma Palionki, odkryliśmy jakieś miejsce pod zamkiem Yetiego, gdzie była ukryta Milki, ale dalej nie możemy jej znaleźć. Pisaliście mi w komentarzach, że jest to faktycznie jej miejsce, że faktycznie ona tam była i że faktycznie możemy ją gdzieś tam znaleźć i że póki co, ponoć, z tego co mówicie, dalej tam jest, więc może ją dzisiaj znajdziemy, może nie, to się wszystko tak naprawdę okaże. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie tego kanału, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. Zapraszam również na drugi kanał Szybson Plus, gdzie są również odcinki, i zapraszam na Szybshopa, żeby sobie kupić taki, prawda, kubeczek, bądź też koszulkę, bluzę i inne takie. Oczywiście musimy też popatrzeć na naszą tablicę, prawda, subskryberów i zobaczyć, czy na dany moment już udało wam się wbić 179 tysięcy subskrypcji, czy jeszcze nie. Więc już to oczywiście sprawdzamy w tym momencie i uwaga. O, nie jestem na tym kanale, co trzeba. Sprawdzam na kanale i mamy 178 931, co znaczy, że już tak naprawdę, kurczę, niewiele brakuje, ale jakoś, żeby było, że zmieniłem na odcinku, to widzowie, brakuje 70 subskrypcji, które... Szczerze, no, wbijecie dzisiaj, ja wiem, że to wbijecie dzisiaj, dlatego ja to podmieniam w tym momencie, z tego powodu, że wbijacie subskrypcję bardzo szybko, przychodzi dziennie na kanał około 500 osób, ja już wczoraj widziałem, że było 178 tysięcy chyba 700, coś takiego, więc na pewno dzisiaj już, że tak powiem, się to dobije, rośniemy w siłę. Zarąbista jest ta tablica. Ale dziękuję wam, widzowie, bardzo za wsparcie, za to, że się rozwijamy, za to, że lecą te subskrypcje i tak dalej. No po prostu jest nas coraz więcej, za co wam serdecznie dziękuję. No i wczorajszym filmem byliśmy na karcie na czasie, gdzieś tam na 24 miejscu, coś takiego, więc naprawdę wam również za to dziękuję, bo no rozwalacie totalnie system i no i po prostu, no już nie wiem, jak ja mam wam bardziej dziękować niż to, co już po prostu prawda, wam podziękowałem. Dobra, widzowie, ale koniec w tym momencie pozytywnych informacji, ponieważ czekają nas złe informacje. Patrzcie, pamiętacie konto Yeti jego na Instagramie, tutaj, prawda, myk, myk. Tutaj na dole jest nowa wiadomość, którą o niego dostałem. Już wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Wysłał mi to o 17:42, a aktualnie jest godzina 17:53. Wysłał mi to dosłownie przed chwilą, tak naprawdę, ponieważ, no ile to jest? 3 minuty, 42, czyli wysłał mi to jakieś 10 minut temu, 11, więc, no, jakby to powiedzieć, niedawno. Więc wysłał mi to przed chwilą i... postanowiłem od razu odpalić nagrywanie i od razu o tym nagrać, bo napisał ciekawą rzecz w ogóle. Mam dla ciebie informację, ale szukaj jej w moim zamku gdzieś za biblioteczkami. Taką informację mi rzucił, tu wam jeszcze raz to pokażę. Tu jest tata. I po prostu musimy szukać w jego zamku gdzieś za biblioteczkami. Nie wiem totalnie, o co chodzi i o jakie biblioteczki chodzi, ale okej, możemy tam pójść, możemy to posprawdzać i tak dalej. Ja już szczerze to się czuję w tym jego zamku prawie jak we własnym domu, więc możemy tam latać co chwilę, tym bardziej, że wiem, że go nie ma, więc w sumie to wywalone. I teraz tak, jak wygląda sytuacja ogólnie? Musimy to przeanalizować, widzowie. Ja mam elytrę, więc sobie tutaj, prawda, myk, 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 przelecimy, myk, myk, myk. Jak widzicie, jest tutaj ten portal, który na kanale z Bzykiem tutaj, że tak powiem, omawialiśmy. Patrzyliśmy, o co z tym portalem chodzi i tak dalej, i tak dalej. No i ten portal jest, no, dosyć niebezpieczny, z tego powodu, że pisaliście mi w poprzednim odcinku, że jutro, czyli wychodzi na to, że dzisiaj, ten portal powinien być aktywny, ponieważ Yeti ponoć planuje zabrać Milki też przez ten portal. Co oznacza, że tak jakby potwierdzacie tym wszystkim, że Milki tutaj gdzieś dalej jest, że on jej jeszcze nie porwał, a to oznacza, że mamy szansę ją jeszcze odbić. No ale co, siedzę tutaj przy tym portalu, w sensie na tym serwerze w sumie od rana, nic się nie wydarzyło, nie pojawił się ani Yeti na serwerze, nie pojawiła się Milki na serwerze, nie wiem, portal dalej jest nieaktywny i za bardzo nie wiem, co mam o tym myśleć, no bo nie wygląda na to, żeby on się jakkolwiek, kiedykolwiek, że tak powiem, aktywował. To jest dosyć dziwne. No ale wiecie, no jakby nie mam za bardzo... Będę miał na to oko. Myślałem na tym, żeby zabunkrować jakoś ten portal, nie wiem, zasypać go jakimś piaskiem czy coś, nie? Ale zaś z drugiej strony myślę, co to jest za zabezpieczenie? Przecież ktoś podejdzie, rozwali sobie piasek i tako wchodzi do środka. No i jakby to nie jest żadne zabezpieczenie, więc chyba tego nie będę robić, po prostu będziemy to obserwować ciągle. I liczę na to, że wiecie, że gdzieś zobaczę, że ktoś tutaj jest, no ale póki co nic tutaj się takiego nie wydarzyło, więc może się mylicie, może to nie miało być dzisiaj, tylko może to będzie jutro, może to będzie pojutrze, więc ja po prostu obiecuję wam, że będę tutaj siedział i czekał, aż coś się wydarzy. I jeżeli coś się wydarzy,
to dam wam znać, na pewno odpalę nagrywanie i wam to pokażę. A ja tymczasem chciałbym polecieć po prostu do zamku Yetiego, zobaczyć, co tam się prawda kryje, ponieważ tam musimy do jakiś... Wow, czy się mijam z Dave'em? Patrzcie, patrzcie, jaki wariat. Ty, bzyku też leci, co jest? Co jest? Czy oni wracają właśnie z tamtego, z tego zamku? Dobra, czy tam był też jakiś odcinek kręcony? Całkiem możliwe, że tak, więc nie wiem, lecę właśnie tam, zobaczymy. Może się dowiemy czegoś, co oni też się dowiedzieli. Zobaczymy, ale jest to mocno podejrzane. Ogólnie, bardzo ważna informacja. Jest ładna pogoda przy zamku. Co jest mocno podejrzane, bo normalnie tej ładnej pogody tutaj od dawna nie było. I tak jak na ostatnim odcinku Marek dobrze zauważył, że tutaj po prostu jest ładna pogoda jak się leci i że tutaj już nie przestało padać, no to jest to mocno dziwne i nie wiem dlaczego tak się stało. W sensie bardzo dziwne było to, że tutaj ciągle padało, a teraz bardzo dziwne jest to, że tutaj w ogóle nie pada. I jest podejrzane tak w sumie, krótko mówiąc. Ale dobra, mamy szukać za biblioteczkami, za biblioteczkami. To ja wiem, że na dole jest masa biblioteczek, ponieważ tutaj mamy, patrzcie, tu jest tyle tych biblioteczek, że ja cię nie mogę. Patrzcie, tu. Ale to nie, no przecież my tego nie przekopiemy wszystkiego, to jest nie do zrobienia. To jest przecież nie do zrobienia. Jak ja mam to przekopać? Dobra, szukać za biblioteczkami. To będzie jakiś taki, że tak powiem, chyba... no tu nic, tu nie będzie to na pewno. Bo wiecie, bo tutaj jest masa tego jakby to powiedzieć... to jest jakby w kopalni takiej, nie? Więc tutaj ciężko będzie znaleźć cokolwiek poza, więc tutaj możemy się tak lekko wkopać, ale no nie, no tutaj nie. Czyli za tymi biblioteczkami to zdecydowanie nie jest. Tutaj odstawmy to. Wiem, że tutaj było coś, pamiętacie to? Ale kurczę, ale tutaj nie... Nie no, jest tak ciemno, naprawdę nie mam nic, żadnej pochodni i tak dalej. Mogę sobie zabrać jedną lampę. Czy ta lampa jest tu potrzebna? Myślę, że ta lampa jest najmniej potrzebna. O, widzicie? Jest tak samo jasno, prawie jak było. Dobra, ogarnijmy sobie to światło w drugą łapę i wejdźmy do środka, żeby tu zobaczyć, co się prezentuje. Okej, okay, mamy tabliczki. Za każdym następnym dniem rosnę w siłę, może i tutaj wydaje wam się słabe, ale jest wiele światów. Ej, ale czekajcie, czekajcie, te tabliczki tutaj już są od bardzo dawna, z tego co ja pamiętam. To mi tutaj bzyku pokazywał i coś, że tutaj było to. I po prostu, wiecie, te tabliczki tutaj już są bardzo dawno. Ale widzicie, tu jest coś o światach jakby. Ale jest wiele światów. A co się ostatnio stało? Yeti zabrał tą palionkę do swojego świata. Czyli on już wtedy zapowiadał, że to się wydarzy. Na który będę od was... na którym będę o wiele potężniejszy od was. Lepiej mnie nie prowokujcie, dajcie mi odejść z palionką. Okej, to dotyczyło tylko i wyłącznie palionki, jeszcze nie dotyczyło to Milki, czy on wtedy nie miał w ogóle takiego planu chyba, ale... Jest to mocno podejrzane, ale nie wiem, czy chodzi o to, bo to już wiem, że tutaj było od dawna, więc on by mi tego nie pokazywał, tak mi się wydaje. Zobaczmy tutaj jeszcze za tymi... O kurczę, tu jest ta kopalnia, widzicie? No nie, no tu nic nie będzie, jak tu są kopalnie, no... Wiecie, jakby to nie było kopalnie... O kurde, tu się teraz nie przedostaniemy chyba. Czekajcie, zróbmy tak, postawmy tutaj andezyt. O, zabierzmy to, okej. Okay. Czemu tu są w ogóle tak dużo tych... Taka podwójna warstwa? Patrzcie, ja zaoszczędzę w tym momencie biblioteczki. Mamy dwie biblioteczki, jakbyśmy jakoś stracili. Dobra, sprawdźmy tutaj. To też w ogóle nie wygląda, jakby tutaj cokolwiek miało się kiedykolwiek kryć, szczerze wam przyznam. No nie, no to też nie będzie to. Więc zamurujmy to. No tutaj te drzwi wyglądają podejrzanie, ale już mi to Dave mówił, co tutaj się wydarzyło. I dlatego boję się tam zaglądać. Jak oglądaliście u Dave'a odcinek, to wiecie, dlaczego się boję tam zaglądać. On tam po prostu, jakby coś tam się z nim dziwnego wydarzyło. Dobra, zobaczmy też tutaj może, tak się przekopmy. Tu, no się przekopałem do tego, co było, co przed chwilą kopałem, więc tutaj też nie. No, wiecie, co mi jeszcze przychodzi do głowy? Że może to być gdzieś wyżej. Ale nie wiem gdzie. I nie wiem, dlaczego akurat miałoby to być wyżej. No ale czekajcie, sprawdźmy to może na zasadzie takiej, że po prostu, patrzcie, wejdziemy sobie tutaj i sprawdźmy może to miejsce. Za biblioteczkami, tutaj na przykład. Czy tutaj coś się kryje? No nie, no tu jest dalej tak... Wiecie, kurczę, mi się wydaje, że to nie chodzi o te biblioteczki, tak szczerze mówiąc, bo jakby... Kurczę, no albo może chodzi ci o te... No nie wiem, no rozkopuję tutaj jakąś, nie wiem, sam tutaj tworzę w tym momencie jakąś tajną bazę, co w ogóle nie powinno tak wyglądać i nie powinienem takich rzeczy robić. Tu w ogóle, patrz, gdzie ja mam drugi płotek? Co jest grane? Tu nie było... Tu był jeden? Czy dwa były? Czy tak to było? Nie, no nie. No nie, no... Ej, gdzie jest drugi płotek? Ej, ja miałem dwa płotki. Czy nie? Ej, widzowie, ale mi teraz to zryło łeb, czekajcie. Muszę zejść tu na dół. Czy mi spadł tu gdzieś ten płotek? No tam były dwa płotki. Dobrze myślę? A mam dwa płotki. Ej, nie miałem ich przed chwilą. Ej, tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Tu się naprawdę jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ja nie wiem, co ja mam o tym myśleć. To mocno podejrzane. Dobra, zamurujmy tu, zamurujmy tutaj. Postawmy te dwa płotki, czyli tutaj to też nie było. Tam byliśmy ostatnio. Patrz, nawet ten klocek został, co jest grane. Tutaj...
Za tymi bibliotekami. Ajajaj, dobra, spadłem, już nie będę tam wchodzić. No sprawdźmy jeszcze raz tutaj. Wiecie co, no, kurde, nie wiem szczerze, co mam o tym myśleć. No tu już sprawdzałem kiedyś, co tam się kryje. Tu jest ta dźwignia, otwórzmy sobie to może, bo po prostu zajdę na dół zobaczyć. Nie pamiętam, czy tam były jakieś tabliczki, ale wydaje mi się, że nie, chyba nie było tam tabliczek żadnych, więc tutaj raczej nie. No nie, no tu jest masa lodu, dobra, tu to nie będzie. Wiecie co, pójdziemy jeszcze na górę, ponieważ jakby tam na górze zamku, może na tych wieżach, może tam gdzieś są, może tam, czekajcie, jeszcze tu sprawdzę, czy tu są tabliczki, bo już nie pamiętam. Czy tu są tabliczki, halo? Nie, tu nie ma tabliczek żadnych, tu jest wyjście. Wiecie co, czy coś się kryje za tym na przykład? Też nie. Okej, okay, no to dobra, no to tak tylko chciałem orientacyjnie sprawdzić taką rzecz, ale tutaj ewidentnie też nic się nie kryje, więc musimy, sprawdźmy to na górze, bo to serio może być jakiś trop. Ej, wiecie co mnie denerwuje, że za każdym razem trzeba rozwalać ten blok, żeby tutaj wejść. Robię to w ten sposób, już normalnie się wychodzi, bo przecież można szału dostać. Dobra, wejdźmy tutaj na górę i przeszukajmy jeszcze tutaj ten zamek, czy tutaj gdzieś się nie kryją jakieś biblioteczki i tak... Tam są biblioteczki! Dobra, czekajcie, sprawdźmy tutaj te biblioteczki. Tutaj też wiem, że jest jakiś pokój, czy tu są tu nie ma biblioteczek. Dobra, sprawdźmy te, czy tu się coś kryje za nimi. No nie, no tu jest ściana już od razu. No to nie, to tutaj... Okej. Czekajcie, czy to tutaj tak dobrze widać jakby z... O kurde, tu jest sypki piach. Znaczy sypki śnieg. Dobra, niezła pułapka, tam coś pod tym będzie na pewno. Dobra, tędy nie wychodzę. Nie wychodzę tędy, tam jest na bank jakaś pułapka. Ej! Zniszczyłem to! Nie tak to miało wyglądać, dobra, nieważne, przejdźmy tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony, dlaczego tutaj jest tyle miejsca? Ej, tu jest dobudowane, widzicie? Patrzcie. Tu jest dobudowane, normalnie to dobudował, żeby tutaj zamurować tą skrzynkę, czyli nie miał tego chyba w planach, tak jak to faktycznie zostało zrobione. Mega dziwna akcja. Dobra, postawmy tutaj to i potrzebujemy jeszcze jeden blok tego, żeby tutaj ukryć te szkody, które wykonaliśmy. Czy ja ogarnę tu jakiś jeden lód? Ten lód to jest ten, co się topi. Nie, dobra, chyba nie ogarnę tu tego lodu, musiałbym zejść na dół. Dobra, później to naprawię, jak będę pamiętać, a jak nie, to trudno. Dobra, zobaczmy, co jest w tej skrzynce, bo kurczę, to mnie ciekawi. Odłożę tutaj tylko te biblioteczki. Patrzcie, zaoszczędziłem biblioteczkę, dobra, to łatwo. To tutaj to daję. Jest książka, okej, zobaczmy to. Szukaj tam, gdzie toczą się walki na gołe pięści. Szukaj tam, gdzie toczą się walki na gołe pięści. Gdzie się toczą walki na gołe pięści? Jakieś ustawki pod sklepem, czy coś takiego. Wiecie co, ja to biorę, bo może to się przydać nam jeszcze do czegoś, więc zabiorę to może. Szukaj tam, gdzie toczą się walki na gołe pięści. Nie mam zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. Szczerze, przyznam, że nie mam pojęcia totalnie. Czekajcie, polecę do tego, gdzie się toczą walki na gołe pięści. Ej... Jaki to jest dziwny w ogóle quiz. Tutaj, tu chyba nie chodzi o to. Kurczę, to dalej jest ja dalej nie wiem, do czego to służy, to jest mega dziwne, naprawdę. Pisaliście mi, żeby tutaj glowstone nadawać, ale ja nie wiem, czy to tak zadziała. Nie wiem, dziwne. Dobra, nie wiem, to chyba nie tutaj. Walka na gołe pięści, gdzie się toczą walki na gołe... W ring, jest ring, czekajcie, jest w tym zamku ring przecież, tam odkryliśmy go przecież ostatnio. Tamten takie pomieszczenie jakby było dobudowane. I tam jest faktycznie ring zrobiony. Dobra, czekajcie, może to chodzi o tamto. No, w sensie to by było całkiem logiczne, jakby o to chodziło. Bo po co by mi kazał tutaj przychodzić zobaczyć na tą, wiecie, na tą, o, wyszedł Silvera Davison. Po co bym miał tutaj przychodzić zobaczyć, co jest za biblioteczkami, jakby to nie miało być tutaj, nie? To zostawiłby tam wiadomość gdzie indziej. Dobra, schodzimy na dół w takim razie, bo... Może to chodzić o to, więc dobra, idziemy tu. Chodzi dokładnie o to miejsce, nie wiem, czy pamiętacie to, widzowie. Dobra, schodzimy na dół, schodzimy, myk. Let's go, dobra, i czy to tutaj chodzi o to? Okej. Ja już to widzę, o nie, widzicie to? Czekajcie, co tu jest napisane? Możesz ocalić tylko jedną osobę, druga zostanie ze mną. Jeszcze ze mną, jak napisał mną, i ja nie mogę, nie wytrzymam. O nie, no ja już myślałem, że już nie będę musiał wybierać. Patrzcie, najpierw musiałem wybierać, czy Milki, czy przyjaciele. Nie dokonałem tego wyboru, przez co on uwięził Milki, a teraz w tym momencie mówi, że jedna z tych osób zostanie z nim. Nie, to się po prostu nie dzieje, naprawdę. To jest jakieś nienormalne, czekajcie, rozwalę to, żeby tu wejść do środka, ale okej, jestem w środku. Dobra, i teraz tak, tu jest jakaś skrzynka, jest znowu książka, okej. Wrzuć głowę osoby, którą chcesz ocalić do... Czekaj, płaczącego obsydianu w jaskini. Aha, to tam co o tym...
Co? Głowę osoby, którą chcesz ocalić. Wrzuć. O nie, ja mam sobie zabrać głowę z tych stojaków i po prostu wrzucić tam. Nie, to co to jest? Co to ma być? Nie, no to tak, ja nie mogę. To... Dobra, widzowie, muszę zabrać obie głowy. Zabierzemy je ze sobą w takim razie. I musimy się zastanowić nad tym. Grubość nad tym trzeba zastanowić. Nie wiem. Nie wiem, serio, widzowie, nie wiem. Nie wiem, dajcie... O, założyłem głowę paliąki. Nie, no ja nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, jeżeli ja ocalę Milki, a nie ocalę paliąki, to wszyscy będą mi mieli za to, że to zrobiłem. Jeżeli ocalę paliąkę, a nie ocalę Milki, no to dokładnie ta sama sytuacja, wiecie, no. To w ogóle, to jest najgorsze rzecz na świecie, kazać wybierać ci między kimś a kimś. To jest okropne, naprawdę. To uważam, że nie ma nic gorszego niż właśnie takie coś. To uważam, że jest jedna z gorszych rzeczy, znaczy najgorsza rzecz. Naprawdę, wybierać i to jeszcze, o nie, o, przeżyłem to jakimś, w sensie przeżyć to bym przeżył, ale nie zadało mi obrażeń w ogóle. Dobra, dajmy tutaj te biblioteczki, okej. I teraz tak, Milki czy paliąka, Milki czy paliąka, ja nie wiem, co mam wybrać, widzowie, co mam wybrać? Mam dwie głowy i muszę jedną z nich dać do tego począcego obsydianu, ale dlaczego do tego począcego obsydianu? Co ten poczący obsydian takiego robi? Ej, to jest mega podejrzane, szczerze mówiąc, boję się, że jak to zrobię, to się wydarzy coś złego. I bardzo bym nie chciał tego zrobić, naprawdę, więc ja chyba po prostu poczekam z tym i nie zrobię tego dzisiaj. Dam sobie jeszcze trochę czasu na to, żeby to zrobić, bo wiecie, jeżeli ja bym to zrobił już dzisiaj, i nie skontaktował tego z nikim, to może być lipa naprawdę, może być bardzo duża lipa. Więc może po prostu nie będę tego robić teraz jeszcze. Ale rozumiem, że tutaj mam to wrzucić, tak? Tam było napisane wrzuć. Szukaj, nie wziąłem tego. Nie, ja muszę mieć tą książkę, muszę tam jeszcze się wrócić po nią. Więc szybko się wrócę tylko. Dobra, tutaj. Speedrunujemy to szybko, bo wejdę tutaj bokiem. Albo i nie wejdę, bo nie wiem, gdzie tutaj jest to wejście. Więc dobra, wejdźmy tutaj na szybko. Nie, muszę tą książkę zabrać koniecznie, bo bez tej książki ja muszę zobaczyć, czy tam trzeba było wrzuć, czy postaw, czy... Nie, chyba było wrzuć. Chyba było wrzuć, tak mi się kojarzy, wrzuć. Ale dobra, jeszcze to sprawdzę na szybko, bo mogę się mylić. Dobra, już nie będę tego otwierać. Rozkopuję to w tym momencie, żeby tam jak najszybciej zejść. Na całe szczęście można to tak zrobić. Więc idziemy zobaczyć, zabrać tą książkę tylko i zaraz lecimy dalej. Dobra, za tą lunetę to wezmę. Wydaje mi się, że było wrzuć. Nie wiem, widzowie, dajcie mi znać w komentarzu, co ja powinienem z tym zrobić, bo to jest serio, to jest przykre, co tu się dzieje. Wrzuć, było wrzuć, dobra. Czyli mam wrzucić do środka głowę, tylko dlaczego? Dlaczego mam tam wrzucić głowę i co to zrobi? I dlaczego akurat głowę? To właśnie, wiecie, wydaje mi się to być mocno podejrzane pod tym względem, że jeżeli wrzucam tam czyjąś głowę, to dla mnie wygląda tak, jak jakbym kogoś skazywał na coś, wiecie, że tak jakbym kogoś wybierał, nie kogo ocalić, tylko kogo, wiecie, kogo właśnie, kogo się pozbyć. I to właśnie, powiem szczerze, że sprawia, że ja czuję wątpliwości, czuję podstęp, że to, co ja wybiorę, to będzie na odwrót niż tak, jak ja wybiorę. Wiecie, o co chodzi? Że jeżeli wrzucę na głowę Milki, to tak naprawdę ocalę paliąka, a jak wrzucę głowę paliąki, to ocalę Milki. Mimo, że napisał, że jest na odwrót, ale czuję, że może tak być i dlatego właśnie mocno się boję wykonywać jakiegokolwiek ruchu, więc dajcie mi znać po prostu w komentarzu, co ja powinienem zrobić. No a tu do środka rozumiem, że powinienem, dobra, wrzuć głowę osoby, którą chcesz ocalić, do płaczącego obsydianu w jaskini. No dobra, no ewidentnie chodzi o to, no o co innego może chodzić, tylko jeżeli ja tutaj wrzucę jakąś głowę, to tu się coś wydarzy po prostu, wiecie, o co chodzi. I boję się właśnie, co się wydarzy. I te głowy też tutaj są podejrzane. Czyje to są głowy? Czy to są głowy osób, które wcześniej zostały tu wrzucone? Właśnie, no nie wiem, to mnie przerasta w ogóle, nie? Dobra, nie robię tego na danym momencie. Ja wiecie, co zrobię? Zrobię tak, patrzcie, to będzie tak, żeby tego nikt nie znalazł. Ja robię tutaj, patrzcie, robię coś takiego. Rozkopujemy to, postawmy tutaj tą skrzynkę. Coś takiego, o. Dobra, tu ten blok, dostanę go, myk, dobra, dostałem go. I teraz do tego włóżmy to i włóżmy tą książkę. To jest ta książka, dobrze patrzę? Tak, to jest ta książka, ale tą drugą książkę też tutaj damy. I po prostu wiecie, żeby tego nikt nie znalazł, ja tylko będę wiedział, że tutaj to jest i po prostu jak będę chciał już podjąć decyzję, albo będę chciał komuś o tym powiedzieć, to po prostu przyjdę tutaj po to. I niech to jest tutaj, żebyśmy to mieli pod ręką. Jakby trzeba było nagle podjąć ostatecznie decyzję, to żebyśmy mieli to od razu pod ręką w miejscu, w którym to trzeba zrobić, a wątpię, żeby ktokolwiek to tam znalazł. Ale
kurde, szczerze, to nie wiem, mega mi jest przykro, że w ogóle takie rzeczy się dzieją, bo w ogóle tak nie powinno być. Tak nie powinno być, że ja muszę wybierać między Palionką albo Milki. Totalnie nie wiem, co mam zrobić i kogo mam wybrać, bo to jest najgorszy wybór, naprawdę. Tu wybieram między dwoma dziewczynami, obie dziewczyny są ważne tutaj i wiecie, to są jedyne dziewczyny na Palionowie i akurat musimy się z takimi rzeczami zmagać. No po prostu, dla mnie to jest po prostu szczyt chamstwa, co robi Yeti w tym przypadku i mega mi się to nie podoba. Nie, nawet mu nie odpisałem na tym Instagramie, po prostu to odczytałem i wykonałem to zadanie. Znaczy, nawet nie wykonałem go w sumie do końca, ale po prostu wiemy już, jaką wiadomość nam chciał przekazać i wiemy, czego od nas oczekuje. No nie wiem, dajcie mi znać, co mam z tym zrobić i jutro może po prostu to zrobimy. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo, no, nie widzimy się jutro. O, powalone rzeczy się dzieją, ale mam nadzieję, że jakoś z tego wybrniemy. W końcu jesteśmy nie do zwalczenia, widzowie niby, nie? No nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, widzimy jutro. Pozdro.